Mi jest ciężko z recenzją. Nie wiem, czy zauważyliście, ale ja przysnąłem trochę. Witam serdecznie, drugiego dnia festiwalu. Pogoda już zepsuła się do reszty, pada. Ja jestem brudny. Ale to nic. Na dzisiaj plan jest taki, że najpierw idziemy do restauracji spotkać się z całą rodzinką Buleta. Dojechali wszyscy, więc idziemy coś zjeść i na jakąś małą degustację Buleta, z której ja mam zamiar się troszeczkę wymigać, bo na ostatniej degustacji, jak robiliśmy sesję zdjęciową tej kolaboracji Buleta, gdzie Bulet zrobił piwo razem z innymi beczkami, no to ja się tak wczułem w degustację, że ledwo wróciłem do domu, więc dzisiaj, w związku z tym, że chciałbym obejrzeć jeszcze parę tych filmów, więc myślę, że z degustacji będę się próbował delikatnie wymigać. A potem mamy zamiar właśnie pójść do Akademii Sztuk Teatralnych, obejrzeć Destroyera. To jest nowy film z Nicole Kidman, podobno rewelacyjną, więc zobaczymy. A potem, jak zwykle, postaram się przedstawić wam bardzo profesjonalną recenzję, jak przystało na tak wybitnego krytyka filmowego, jakim jestem ja. Także serdecznie zapraszam, idziemy jeść, ja nie pić i potem oglądać wybitne, niezależne kino amerykańskie. Nie, jadłem czarne spaghetti. Lepsza pizza. Proszę? Lepsza pizza. Czarne spaghetti. Mateusz, szybka recenzja. No, wbiło mnie w fotel. Bardzo dobrze jestem w stanie odnieść się do głównego bohatera, bo też byłem policjantem potajności, także dealerem narkotyków i dwa razy byłem czyjąś żoną, która umarła. Także to było piękne kino. Dziękuję. Filip, szybka recenzja. Podobno ten film w całości sponsorował baton Danusia. Bo to jest ulubiony baton Nicole Kidman. Podobno się nim zajadała podczas produkcji. Mi jest ciężko z recenzją. Nie wiem, czy zauważyliście, ale ja przysnąłem trochę. Krzysiu zasnął troszkę. Co masz tutaj napisane? Danusia. Mnie też irytują takie momenty, w których są jakieś dziury w scenariuszu. Na przykład, kurwa, jak uciekali po tym pierwszym, po tym drugim napadzie i ona nie pomyślała na przykład, żeby przebić opon w samochodzie. Jeden samochód odjechał razem z Stojolasem. Czyli ogólna ocena? No, takie 6 na 10. Było
super, jedzenie wspaniałe, polecam. Co do seansu i samego Destroyera, to tyle, na ile mogę powiedzieć moim profesjonalnym głosem krytyka, że charakteryzacja Nicole Kidman wspaniała. Czy jest to w tym samym klimacie i zbliżone do Chinatown, bo tak jest reklamowane, to nie wiem, musiałbym się nad tym chwilę zastanowić. Świetna muzyka, to na pewno. Koniec zaskakujący, zwłaszcza mnie, bo niestety to prawda i trochę przyznałem w trakcie. Prawdopodobnie był to efekt tego pysznego jedzenia, że po prostu mnie troszeczkę w kinie zmuliło i zasnąłem, więc niestety nie mogę się profesjonalnie w pełni wypowiedzieć na temat konstruowania historii i zwrotów akcji. No mnie zakończenie na pewno zaskoczyło, no bo nie widziałem środka, więc to tyle. Cały festiwal świetny, gorąco polecam. Wspaniała rzecz, bardzo się cieszę i dziękuję, że mogłem tutaj w tym uczestniczyć i przyjechać. Bulletowi głównie, no bo to za ich za zasługą i na ich zaproszenie tutaj siedzieliśmy w tym pięknym pokoju hotelowym na przykład. Więc bardzo dziękuję. Obejrzałem sobie kilka filmów. Chętnie posiedziałbym dłużej, ale niestety musimy wracać do Warszawy. Właśnie zaraz się zbieramy. Filip i Jagoda już się pakują, więc zaraz wskakuję do nich do furki, wracamy do Warszawy, więc prawdopodobnie w kolejnym odcinku widzimy się już w stolicy. Także dziękuję, zapraszam, polecam. Jak będziecie mieli jeszcze okazję, ten odcinek to już raczej wyjdzie, jak już festiwal się będzie kończył, więc w kolejnym roku na pewno polecam. Ja już wcześniej parę razy się zbierałem do tego, żeby tutaj na ten festiwal przyjechać, ale nie dojechałem, ale jest świetny. Może nie do końca pogoda dopisała w tym roku, więc nie można było w pełni skorzystać z uroków kina plenerowego, ale no mnie na przykład zmiażdżyła ta barka i seans na barce, bo gdy już wszedłem na tą barkę i gość mówi, że no rejs potrwa 90 minut, ja sobie myślę, kurde, ale dowcipas, no nie, suchy żarcik, że rejs, film. No ale chwilę potem rozległa się syrena i barka faktycznie odbiła od brzegu i popłynęła, no to zrobiło na mnie duże wrażenie. Jeszcze było kilka takich miejsc, no ale ze względu na pogodę tam się nie wybraliśmy i ze względu też na tą pogodę to akurat nie przedłużam tego pobytu i wracam do Warszawy, ale na pewno w przyszłym roku myślę, że zarezerwuję sobie czas, żeby tu po prostu posiedzieć cały festiwal od początku do końca, bo zarówno same filmy, jak i możliwość spotkania z reżyserami, aktorami, producentami, do tego super koncerty i aftery, no gorąco, gorąco polecam, naprawdę świetnie zorganizowany festiwal. Także jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku.